Zostańcie mnie lekarz. Wszyscy panowie tam. Siema, pozdrowisz? Tak. No, a ja dzwonię w sprawie laptopika. Laptop Packard Bell. No to mam pana. To jest aktualność, tak? Czy już wyprzedany? Jeszcze tak. No okej. Okay. A ogólnie to dużo jest chętnych na niego, bo to jest rzadko taki rzadki model. No proszę pana, jakieś chłopaki dzwonili przed chwilą, ale nie podszedłem do tematu poważnie, bo się niepoważnie zachowywali. Aha, to znaczy? Tak, dwie minuty temu, no niegrzeczni byli, głównie się odzywali, no to się rozłączyłem po prostu, nie będę rozmawiał z takimi ludźmi. Aha. Jest późno, jest po 10 godzinie, to nie jest pora też na rozmowy o w ogóle jakiejkolwiek, bo do 10 godziny ja uważam, że się dzwoni. Aha. Ale no, zasłucham pana, słucham, co pan tam... No bo ogólnie, no. Powiem tak, my mieszkamy w Hiszpanii i syn na tym laptopie by się uczył ogólnie, bo on ma szkołę polską, z Hiszpanii się uczy na laptopach. I czy to by uciągło? Czy to by uciągło? Proszę pana, nie wiem, czy by to uciągło, to już kwestie parametrów, to już zależą od pana. A ma pan teraz przy sobie tego laptopika? Tak, mam go. Może pan sprawdzić... Co mam sprawdzić? Na YouTubie, czy filmy tak płynnie chodzą, czy się przycinają czasem na YouTubie? Nie, no to przed chwilą żeśmy oglądali na YouTubie filmy na nim. Nawet pornograficzne, wie pan, i chodziły okej. Aha. No to pan sprawdzi te kekme, tam są takie hiszpańskie lekcje, czy się zacina ta stronka? Wie pan co, no w tym momencie no nie bardzo, bo... Jak ona będzie, się... jak ona dobrze chodzi, to ja jutro bym mógł podjechać po pracy gdzieś o godzinie 17-18. Co? Momencik, co to znaczy, Roman? Goście się rozdalili. Jeszcze raz, można pana imię lub nazwisko? Marek Łuszkiewicz. Marcel wpłacił 5 zł. Robalini, tak? Halo, kto to jest? Robalini, no nie wiem, kto to jest. No, no ja też nie wiem. Coś tam. Momencik, No sekundę, niech pan czeka, bo tutaj próbuję uruchomić ten laptop. Dobrze. No. Co chwileczkę potrwa, bo to... Dobrze. Wie pan co, ja go wyłączyłem i generalnie muszę... Dobrze, ja poczekam, nie ma sprawy. Dobrze, ja poczekam, nie ma sprawy. Takie mam pytanie. Takie mam pytanie. No. Bo widzę pana i pan nosi okulary. A jakbym panu pierdolnął tak dobrze w piąty, czy by się dobrze rozbiły? Jak pan myśli? No coś tak zdrygło pana po tym piciu tego kurde, tego gówna, które pan wychnął przed chwilą, no? No. Ja stary kurwa kickboxer jestem i tak zdynki bym poprawił potem. A widzi pan te muskoły? No. Dobra, chłopaku. Żarty żartami. Trzymaj się ciepło. 3800 ludzi na żywo. No popatrzcie, 3800 ludzi na żywo cię oglądało, no. Ogląda. No, ogląda. Nie, dzwoń więcej do mnie. Nie, późno jest. Wiesz, to kultura wymaga ludzi, żeby dzwonić do 10 godziny za głosem. Kurwa, rozpoznam nas typek, ty. Syn 60, konfident. Idę sobie wody nalać. Robert.